Halo moi drodzy patroni, witam Was w 70. odcinku naszego podcastu Przydatne Idiomy Zwroty i Powizonka. A dzisiaj będzie o takim zwrocie, że za czymś szalejemy. Możemy szaleć za kimś lub za czymś. Jeżeli ktoś wpadnie Ci w oko tak bardzo, że oszalejesz na jego punkcie, to ten zwrot będzie jak znalazł. Ich bin verrückt nach dir. Znaczy, szaleję za tobą, oszalałem na Twoim punkcie. Można, jak już wspomniałem, również oszaleć na innym punkcie, na przykład na punkcie czekolady. I powiemy wtedy ich bin verrückt nach Schokolade, czyli mam bzika na punkcie czekolady, można powiedzieć. Ich bin verrückt nach Schokolade. Weźmy przykład. Christian, erinnerst du dich noch an Stefanie? Ja klar, was ist mit ihr? Ich bin total verrückt nach ihr. Sie geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Sie hat meine ganze Welt auf den Kopf gestellt. Wo liegt das Problem? Wie kann ich dir helfen? Was erwartest du von mir? Na ja, ich weiß nicht, wie ich es ihr sagen soll. Wenn ich sie sehe, bekomme ich kein Wort raus. Christian, erinnerst du dich noch an Stefanie? Christian, pamiętasz jeszcze Stefanie? Ja klar, pewnie. Was ist mit ihr? Co z nią? Ich bin total verrückt nach ihr, oszalałem na jej punkcie. Sie geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Nie mogę przestać o niej myśleć. Sie hat meine ganze Welt auf den Kopf gestellt. Postawiła mój cały świat na głowie. Wo liegt das problem? W czym problem? Wie kann ich dir helfen? Jak mogę ci pomóc? Was erwartest du von mir? Czego ode mnie oczekujesz? Na no ja, no cóż, ich weiß nicht, nie wiem, wie ich es ihr sagen soll. Jak mam jej to powiedzieć? Na no ja, ich weiß nicht, wie ich es ihr sagen soll. No cóż, nie wiem, jak mam jej to powiedzieć. Wenn ich sie sehe, kiedy ją widzę, bekomme ich kein Wort raus. Nie potrafię wydobyć z siebie słowa. Weźmy inny przykład. Immer, wenn ich in die Schweiz fahre, kaufe ich tonnenweise Schokolade. Ich bin verrückt nach Schweizer Schokolade. Ich kann ihr einfach nicht widerstehen. Przecież mir das Immer wenn ich in die Schweiz fahre, zawsze gdziejś do fahre, kaufe ich tonnenweise Schokolade. Kopuje ciecholade tonami. Ich bin verrückt nach Schweizer Schokolade. Mam bzika na punkcie szwajcarskiej Ich kann ihr einfach nicht widerstehen. Nie mogę się oprzeć. Ja także jeżeli za czymś szalejecie, macie bzika na jakimś punkcie, możecie to ująć właśnie w ten sposób. Zawsze zapominam powiedzieć zostawcie lajka, like subskrybujcie kanał, komentujcie. Oczywiście zachęcam do tego. Warto zasubskrybować kanał, żeby nie ominął Was żaden kolejny odcinek. Polubcie filmik, zostawcie komentarz. To też dla algorytmu YouTube'a jest ważne. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Podzielcie się tym ze znajomymi. Tschüss, bis dann.